Hej, 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 moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta i tak, widzicie dobrze, Watch Dogs, dokładnie, wracamy do Watch Dogs, ponieważ trzeba nagrać dodatek Bad Blood. No i zobaczymy, co tam się w tym dodatku dzieje. Na pewno dodatek kręci się wokół postaci T-Bone'a, tylko pytanie teraz, czy my będziemy dalej Aidenem, czy będziemy może teraz T-Bone'em. I szczerze mówiąc, fajnie by było pograć T-Bone'em, ale no... Nie jestem w stanie powiedzieć, nie grałem jeszcze, nawet gdzieś tam patrzyłem po jakichś obrazkach w necie, ale nie stwierdziłem, kim się gra. Natomiast jakoś nie patrzyłem na jakichś innych youtuberów, żeby zobaczyć faktycznie coś z zawartości, więc niespodzianka teraz będzie, hurra, ha, ha, ha. Oczywiście dodatek nie jest jakiś mega długi, jest tak na jakieś 3-4 godziny, tak standardowo. Więc mam nadzieję, że szybko to przejdziemy. Chociaż często jest tak, że o, dodatek jest na 3 godziny, a później kurde w Batmanie się okazało, że go w półtorej przeszedłem. To było słabe. Watch Dogs Bad Blood. No i mamy T-Bone'a. O. Pytanie, czy to jest jakaś jego córka, syn, ukochana, chuj wie kto. Hired me to run a pen test on your system. And good job, guys. You passed. Czyli to nie jest nikt związany z nim. Yeah. Hey, Ray. Hey, it's Tobias. Yeah. Everything's solid here. Okay, yeah, I'll tell him. She wants me to check your routers, too. Ray, listen to me. We need to talk. I think someone is watching me. Yeah. I was walking outside. Yeah, okay, will do. What? Thanks. Bye now. No. Okej, okay. Nice. Fajne to ma. Klucz francuski. Tak! Gramy rejem. Zajebiście. Zajebiście. Podoba mi się. Źle to zrobiłem. No, come on, do góry. Drabi niepewnie. Czekajcie, mam nadzieję, że się nie spieprzy mi ten gra. Dobra, oczywiście się zrąbało, ale ten. Chciałem się zaltabować tylko, ale się nie da. Bez wychodzenia. Bez. Okej. Okay. Blokuj kamera. Czy tutaj coś zobaczymy innego? Obezwładnimy gnojka. Okej, mamy paralizator, też fajnie. Teraz drugi gnoj, który jest u góry, tak? Dobra. Okej, mam tu jakiś gości. Czy on właśnie w nim tu zamknęli drzwi, czy... A nie, ten się tylko odsunął. To musimy uciec, tak? Elevator security, okej. Okay. Łowi ryby... Czym? Dynamitem? Ulc. To se wymyślili. Właśnie, tego jednego zwabimy tutaj. I zamkniemy pokój, jak tam wejdzie. Zajebiście.
Tam też teoretycznie możemy. O, właśnie, w ten sposób. O, kamera. Tu coś będzie. Okej. Teraz niech sobie ten tylko jeden wejdzie tutaj. Też go zamkniemy. Zajebisty motyw, nie? Żeby pozamykać tych ludzi można. Dobra, i on sobie tam poszedł. Teraz my możemy w takim razie się tu szybko przedostać T-Bone'em. I zanim oni się skapną, to ja sobie wejdę do windy. O, świetnie, o to mi chodziło, chciałem zhakować windę. Dobrze, udało się, jedziemy. Jedziemy z tym kolesiem. O, mamy pistolet, zajebiście. Mamy też jakąś strzelbę półautomatyczną. Okej, użyj tego, tak? Aha, wchodzimy do góry, no dobra. To spryciula, tak sobie po prostu wszedł. Włam się, odblokuj to. Bo Jezus, faktycznie, odchuje ich tu. Tam mam uciec, tak? Come on, podejdź tu. What the fuck? Aha, fajnie, sobie otworzyłem to. Nie wiedziałem, że tu faktycznie jestem tego zaraz obok. Dobra. Jeden unicestwiony. Dobra, drugi. To chciałem sobie wysadzić, no ale mi nie dali gnojki. Zamkniemy te drzwi. Że nam tu nie, jednak nie przeszkadzali. Co to kurczę jest? Jakaś bomba! Co to ma być? Okej, bardzo ładnie. Tutaj dwóch, trzech. U góry jeden. Zobaczmy tutaj, czy coś możemy mu zrobić. Chcielibyśmy go. A, siema, dobra, spoko. No tak, podblokowywałem to najpierw, trzeba było najpierw tak naprawdę sobie. Okej, bierzemy jakiś karabin, jeden dupek tylko został. Targi ochroniarskie, no, wymyślił. No dobra, idziemy, ciekawe czy coś w tym biurze jest. Tutaj widzę jakieś składniki do wzięcia, amunicje. Wziąłem to gówno czy nie? Nie wziąłem oczywiście. Dobra, tutaj mogliśmy kogoś zwabić, no ale za późno, niestety już nie żyją. A tu też można było kogoś zwabić. Dobrze. Podnoszę broni od cholery. Też fajno. Gdzie mamy uciec? Tam, no dobra. Okej. Pronto. Cały czas mój pronto. Okej, użyj komputera, dobra. O Jezu, znowu te haksowania, no okej. To tak, to zrobimy tak, to jest do odblokowania, to pójdzie tu. To pójdzie tak, to tak. To tak, to się odblokuje to. To zrobimy tak, to się odblokuje to. Tak, tak, tak. Jeszcze raz i tutaj tak i odblokowane. No dobra. A szysz, okna sobie otworzymy. Okej, zaczęli napierdalać, widzę przez to okno. No, przeskocz. Czekaj, pociąg. No pociąg!
Kurwa, nie ten przycisk, shit. Fuck me. Nie ten przycisk to był. Tam chyba kogoś wysadziłem. Nawet dwóch. Thank you, CTOS. No właśnie, weźmiemy sobie może... Jezu, punkt zdolności już otrzymałem jakiś. A, chciałbym teraz odpalić ten pociąg. Niech jedzie, 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 jedzie. Au, ty gnoju. Ty dupku. Ginże w cholerę. No, co za Paulsztajn, no. Serio? Taki z niego snajper, że kurwa mnie z tylu metrów ściągnął, no przesrane. Jesus, dobra. No, ale może byś tak kurwa skoczył. Noż ty debilu zasrany. Dobra, wiesz co, zgiń Ray, jak kurwa nie jesteś w stanie w jebaną deskę trafić. Gdzieś biega kurwa, pojebany. No to się kurwa nie dziwię. Ale miałem nadzieję, że on wskoczy na ten jebany pociąg, ale widzę, że niespecjalnie mu się to widzi, żeby skakać. Spoko. Nie, to nie. To spróbujemy faktycznie starą metodą to zrobić. Tak, wiem. Udostępnij mi kamerę. Dziękuję. O, Jesus. Tu jeden. Mamy jednego. Tu mamy kogoś. Pytanie, czy... Te pociągi będą tak jeździć, pewnie jeździć cały czas. Nie widzę żadnego innego gnojka. Otrzymano punkt, super. Nie, 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 może byś się tak schował najpierw. A co my tu mamy? Goblin. Dobra. O, świetnie, świetnie jedzie. I teraz jedź, 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 jedź. No już, wystarczy. No, zatrzymałeś się, jedź. Jedź, 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 jedź. No, okej. Teraz pytanie, gdzie mam jechać? Mam się gdzieś stamtąd... Aha, mam się po prostu wyjechać z kółeczka. Jedź na wprost, bardzo dobrze. Trzy do bazy T-Bone'a. Zobaczmy w ogóle jak to... Gdzie my to jesteśmy. Baza T-Bone'a, o Jezu, tutaj aż... Jezus Maria, dobra, że przydałoby się tak naprawdę wziąć i wejść do tego pociągu. On tu będzie się zatrzymywał. Zatrzymaj się, dziękuję. To kurczę trochę niefortunnie, bo aż tutaj. Dobra. Schowamy sobie broń. Schowaj broń, dziękuję. Szybka podróż niedostępna. No jak cię pierdolne, kurwa, co za zjebana gra, no. Dlaczego szybka podróż, kurwa, jest niedostępna w misjach, gdzie nic się nie dzieje? No dobra, no to bierzemy samochód, jedziemy, no. W takim razie, nie będziemy się cackać. No i dupa, jedziemy w takim razie. Następny nowy pojazd. Jedziemy w takim razie, kurczę. Na to zadupie. O, Aiden. I just dumped a false trail into Bloom's system. Over the next 2 weeks, they're gonna see me pop up in Wichita, Amarillo, Tucson. I'll drop off their map somewhere in Mexico. Well, you head in the other direction. Hey, I've got a one-way cruise out of Miami. Czekajcie. Wyznaczę sobie tylko trasę. Things ever calm down, I'll find a way to contact you. But... You take care of yourself, T-Bone. Stay out of trouble this time. O, jak słodko. No, czyli, aha, czyli to są już wydarzenia. W tym momencie jesteśmy już po wydarzeniach z podstawki, tak?
skoro tutaj Aiden z T-Bone'em sobie gadają. I w tym momencie T-Bone ma wyjechać z Chicago, tak? I lecieć do Miami. No, tylko pytanie teraz, czy faktycznie tam poleci, nie wiem, gra się będzie w Miami toczyć? To by było coś ciekawego, ale coś przeczuwam, że nie bardzo chciało im się tworzyć nowe miasto, więc równie dobrze mogło się na przykład coś zjebać i nie mogę polecieć i muszę tutaj jeszcze coś zrobić, żeby dopiero móc polecieć do Miami. Ale no to zaraz zobaczymy. Co tam nam twórcy przygotowali. Szkoda, że jakoś tak kurwa mega cicho jest, żadnej muzyki nie ma. No nie bardzo o to mi chodziło. O, jest. No i w końcu, no kurczę, jakoś tak strasznie cicho było. A taki Roman Sidło to pościeluwa to nie bardzo. O, lepiej. Nie mam pojęcia co to, ale... Ale napierdala, dobrze. A, jedziemy to jedziemy. Idźcie na jakiś kurde dziki parking pod jakimś dzikim czymś. Jestem, wejdź do Silosa. Ja mam nadzieję, że do tego Miami to nie będziemy... Aha, nie wiem, home. A, mam nadzieję, że do tego Miami to nie będziemy rakietą lecieć. Tylko pytanie, jak tu teraz kurwa wejść. Może od tej strony. A, mam tu jakieś użyj. First rule of survival. Always use the back door. Or is it... Never make a copy of the key. Mhm. Włączy system bezpieczeństwa. Gdzieś tam na dole, tak? Kurczę, jaka winda w ogóle. Aha, że to jest taki silos i on się tam ukrywa na dole. Mhm. No tak, to by się tu kurde spodziewał. No okej, fajne to mieszkanko ma. Tutaj kto, co to? Fuck you. Fajny plakat. Kibel jest. Łóżko jest. Jakieś tam półki, regały, książki. Komputer jest. Piwo też jest. Aha, na chuj cię tam ten taki chujowy mały komputer, jak tu masz całą kurde bazę. No ale dobra. Jezu, ile on tam ma monitorów. Masakra. Okej, okay, idź spać. No to jest kurczę dopiero mega zadanie. W ogóle on ma tak na tej torbie, na tym plecaku ma jakieś takie śmieszne coś, co tam cały czas minkę pokazuje. Właściwie w podstawce też. Pierwsze co? Idź spać Aidenem. I to był jedyny raz, kiedy poszedłem spać tym Aidenem. Plecak sobie chociaż ściąg. Stary ściąg plecak. Dobra, nie mam pytań. A poduszkę byś sobie jakąś kurwa załatwił. Dobra, nieważne. Ja się nie znam na spaniu. Ktoś dzwoni. To Bias. A to ten, co dzwonił nam w tym CTOS-ie, że coś tam chciał. Kim był ten Tobias? To nie był ten od tego bunkra całego? Ten dziwny dziadek? Nie jestem w... Nie jestem pewien. Nie pamiętam. It's been 10 years, Frewer. This had better be good. Ray, send the police. No, wait. Don't send the police. They may be in on it. Can you find me? Calm down. This is another one of your episodes. No mówię, to jest ten... Ray, they're gonna kill me. Do you understand? They who? I don't know. They hit me with something. I must have blacked out. I think maybe I'm in a trunk. I'm definitely in a trunk, right? Can you track me? Not very well. Your GPS signal's cutting in and out. Of course.
They're jamming it. Oh, this is bad. Like, fixer bad. Fuck. Dobra, do góry. Alright, I'm on my way. Sounds like Frewer is in real danger here. But if I'm gonna get out of Chicago, it needs to be now. Fuck. I can't just leave him. Aha, i on to nie mówił, tylko myślał, co ciekawie. Zawsze wiecie, wszyscy coś mówią do siebie samych, a to po prostu pomyślał. Dobra, namierzyć sygnał. Przejeżdżał obok domu. Maybe they removed the trunk latch. You got any tools back there with you? Check for a compartment. There might be a jack in it. Yeah, there's a jack. I think I can pop the lid with one of these. That's the idea, but we don't want them to hear it pop. So I want you to bang around a lot when you do it. And shout, too. Okay, here it goes. Hey, let me out of here! Dobra, jest niedaleko dosyć. W ogóle przejeżdżał obok nas, nie, ale... To jest dobre. Buildings for businesses. What do you see? No, I don't know what that is. Come on, man. There's a path to fuck, fuck, fuck. Building. Looks like housing projects. Sounds like you're in the wards. Good. I see you. Okay. I need you to keep that trunk closed and brace yourself. Whoa, wait, brace myself, why brace myself? Your ride's about to get bumpy. Ray, don't! No, musimy go jakoś na czymś faktycznie, kurczę, przechwycić. Tam było jedno skrzyżowanie, ale nie zdążyłem kliknąć. Kurczę, no największy problem w tej grze, że nie da się strzelać będąc w samochodzie, naprawdę. To było świetnie rozwiązane w Sleeping Dogsach. Zapoda jeden. Dobra. No wysiądź. Okay in there? Let me out! Just hang on! Ray! More fixers. Ah! Okay, fine. Hang on, Frewer! Shit. Dobra, jedziemy wzdłuż torów. Może nie umrzemy. Może uda nam się uciec. Tak. Czekajcie, obróćmy sobie most. Come on! Doped up on something barely coherent. Hell, Frewer probably still blames me for all his problems. No dobra, czekajcie, w takim razie... Aha, znowu jedziemy do siebie. No dobra, to zawracamy w takim razie. Moglibyśmy go wyciągnąć, no ale... Oczywiście zabawniej jest, jak go nie wyciągniemy, tylko pojedziemy po prostu. W ten sposób do nas. To jakoś średnio, żebym stąd zjeżdżał. Cicho tam. Wow, ale szaleje ten samochód. W ogóle nie jest w najlepszym stanie, więc lepiej się nie rozbijać. No, i tak jak mówię, to jest ten dziadyga, który miał klucze do... Tak mi się wydaje, do tego, do bunkra, nie? Do tej kurde wyspy całej. Takiej tam na środku, kurwa, Chicago. Nie, w ogóle nie jest dziwne, że jest jakaś opuszczona wyspa na środku Chicago i nam nikt się tym nie interesuje. No ale spoko. Nie każde miasto ma, kurde, budżet. No dobra, jedziemy. No i on miał te klucze, to Aiden musiał go zmusić. Ja widzę, że teraz się dowiadujemy, że on współpracował z Rayem wcześniej. 10 lat wcześniej. Dobra, na miejscu. Super.
Nic tak długo. Jesus, Ray. You'd really zap me. Says the lunatic with the tire iron. To jest on czy nie? On już nie wiem. Wydaje mi się, że on. I'm not a lunatic. So you gonna tell me what you did to piss off the fixers? Me? This is on you. I'm still running from your mess. I have been ever since you and Rose decided to blow whistles at Bloom. I had a good life, Ray. You sure fooled me. We had to walk around on eggshells because you were such a head case. Well, Rose is dead now, and your little tantrum in 2003. How many people died? Yeah. And I'm the head case. You little shit. I'm sorry, I didn't... You know what? Thanks for the rescue. But I need to go. 11. 11 people died. Lindsay Garcia. Jeremy Connors. You want more? Because I can list them all for you. If you run, Bloom will find you. I know, because I'm the one who wrote the goddamn code that'll help him to do it. Now, I can get you out. But I need to hit Bloom again. Find out what the hell they know. You can stay in my place. Just don't touch my stuff, don't monkey with my system, and don't make any noise. Yeah. I'll try to control myself. And most importantly, do not touch any of my beer. I don't drink. Of course you don't. Cóż. No dobra, nie, no fajnie. Strasznie mi się podoba, że ten dodatek jest... Że bohaterem tego dodatku jest T-Bone. Do Aidena? Nie. Sheila Billings. Kto to? Detective Billings speaking. Sheila. Mystery man, is that you? I assumed you were dead. Did you miss me? Nope. I love the growing tower of crime reports on my desk. Please, tell me that's why you called. Mm-hmm. Well, I'm running low on cash. And supplies. Well, there's plenty to do. Every gangbanger, goon, and gorilla's out there fighting for a piece of the cake now that Lecky Quinn and Iraq are dead. And I'm running out of people to trust within the department. Just point me in the right direction and I'll do the dirty work. For a fee. Taxpayer money, keeping the thugs off the streets. Ain't it beautiful when the system works, sweetheart? You are bad. Hold on, I'll send you what I've got. Let me check my map. A kurczę, a to ciekawe, a jakiś kontakt w policji, która... Mhm. Znale Quina. Ciekawe, ciekawe. Kurczę, fajne! Fajne to wymyślili. Give me a call before you go in. Kurczę, jaki tu pomysł mieli na ten. Na to jak, że kończą nam się tam zasoby, pieniądze i w ogóle. Cóż, Aidenowi się nigdy nie kończą, on po prostu chodzi i kradnie od wszystkich. Widzę, że T-Bone jest zbyt uczciwy na to, żeby wyciągać ludziom pieniądze z kieszeni. No dobra, dobra, czekajcie, jak tam z czasem stoimy? Tak, mniej więcej. Dobra, możemy tam zajechać, tylko czekajcie, chciałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz. O właśnie, postępy. Co tutaj mamy w ogóle? Misje T-Bone'a. Akt pierwszy, 3 misje, akt drugi, 4 misje, akt trzeci, 3 misje. Czyli mamy łącznie do zrobienia 10 misji, okej. Okay. Zlecenie online, no to na pewno nie będę robić. Śledztwa, w ogóle są jakieś śledztwa, kolekcje, 20 nagrań.
śledztwa 5, rada Dave'ów i polowanie na lisa, okej. Okay. Czyszczenie ulic, zlecenie kierowcy, bojownicy, maherzy, Chicago South Club. Aha, no to jest wszystko to, co było wcześniej. Czyszczenie ulic. Aha, i takie zlecenia dostajemy, lulz. Ciekawie, zmieni troszeczkę system tutaj. No, nieważne. Dobra, zróbmy to coś i kończymy. Gdzie zaraz obok nich wyjedziemy, widzę. Przepraszam, przejeżdżam. Niknący sygnał. Dzień dobry. Jak wyskoczył Rzeźko, kurczę, z tego samochodu. Znokautuj dwa cele. A, czyli to jest coś na zasadzie... coś na zasadzie tych gangów całych. Tak myślę. Sheila, I'm at the Spartan. I'm about to head in. All right, watch yourself in there. These guys are connected. If they weren't, you know I'd have them behind bars already. Somebody's keeping my hands tied, which means they've got friends in high places. Which means... They got the best gear money can buy. I'm counting on that. Don't get too cocky. I'm sending you all the information I've collected on them so you know just what you're getting into. Thank you, detective. Też mamy tak? A, też jesteśmy. Błąd, nieudana identyfikacja twarzy, to jest super, naprawdę. Jakiś koleś sobie po prostu wszedł od tak. Wiem, że go zabiją. Może nie. Dobra, w takim razie spróbujemy wejść tutaj. W ogóle to powinienem właśnie zrobić w ten sposób. Najpierw ich, kurczę, spróbować znaleźć. Zobaczyć, co tu się dzieje. Przejdziemy tu. Okej. Dobra, mamy kamerę. Tu mamy jednego gnojka, którego musimy obezwładnić. A tu mamy drugiego gnojka, którego musimy obezwładnić. Byłem w tym garażu, pamiętam. Znowu się jakieś ich tutaj poneutralizować, powysadzać. Jezu, ile ich tu jest. Bardzo ładnie. Podniesiemy to ciało. Aj, Boże, jak ich tutaj, kurczę, powywalać stąd, no. Muszę tu wbiec generalnie po tych schodach. Aha, czekajcie, bo teraz oni nie widzą nic. O, zajebiście. To był bardzo dobry pomysł. Bo ich nie widzą. I tamtych też nie widzą. Czyli generalnie ich snajpery teraz nie są tak użyteczne. Jakbym tylko jeszcze miał wabik na przykład. O, właśnie. I teraz wabik sobie rzucił gdzieś tam. To mógłbym zrobić tak, że obezwładnię tego gnojka. I w tym momencie obezwładnię drugiego gnojka. I nie musimy za specjalnie nikogo zabijać. Zabij wszystkich lub opuść teren. Opuścimy teren, walić to, kurde, zabijanie wszystkich. Dobra. Gdzieś bardziej ten opuścić mam teren? Dobra. Myślałem, że już opuściłem. Ale może nie. Aha, takie duże kółko jest. No dobra, to już sobie odjedziemy stąd i będzie... O, cholera. Wzywają posiłki. Nie najlepiej. Mogłem ich pozabijać. Ciągają posiłki, ale chyba jak wyjadę za ten teren, to będzie spoko. No i zajebiście, ucieczka udana. Zdobyto nowe ubranie. Ojej, możemy zmieniać ubrania. Hurra! Sheila, I got her done. Haven't lost your touch, mystery man. I've sent your payment, and like I've said, there's still plenty to do if you're game. I'll let you know.
Okej. No i tutaj gra nam chciała po prostu pokazać, że hej, będziesz miał tutaj sporo zleceń do zrobienia i tak dalej. Oczywiście zajmiemy się głównymi misjami. I po prostu pokażę wam, na czym polegają każde z tych, powiedzmy, tam zleceń, bo jest ich tutaj kilka, tak? Znaczy w sensie, no jest tu ich cztery, tak? Macherzy, Chicago South Club, aha, to jest czyszczenie ulic. Macherzy, bojownicy, zlecenie kierowcy. Zobaczymy sobie po prostu, co to jest, o co to chodzi, ale oczywiście zajmiemy się tylko i wyłącznie głównymi zadaniami. No i to tyle w tym odcinku, także ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Bye, bye!